wszyscy znają, głównie jednak z filmów, donośne wycie wilczej watahy. Wycie wilka wyraźnie jednak różni się od wycia psa. Kto zna głos wilka, ten przekona się, że w wielu filmach wykorzystywany jest głos psów, a nie wilków. Wycie to jednak nie jedyny wilczy głos. Pozostałe, bardzo ciche dźwięki są jednak przeznaczone tylko na członków watahy lub najbliższej wilczej rodziny. Kto ukryje się nocą w pobliżu resztek ofiary pozostawionej przez wilki, ten może usłyszeć niezwykły koncert biesiadników powracających do ucztowania.